wszystko. Powiem Wam, jakie są różnice między przecinarkami w modelach QXZ i QXZD, bo często te pytania się pojawiają. Chodźcie, pokażę Wam obydwie maszyny. Pierwsza różnica, którą widać na pierwszy rzut oka, to jest szerokość blatu. Po lewej model QXZZD, czyli maszyna z blatem o szerokości 50 cm. Po prawej model, my tutaj mamy akurat model QX1200, jest to wersja manualna. Wersja QXZD, ona wygląda identycznie jak wersja QX, różni się tylko dołożoną elektroniką i sterowaniem silnika. Myślę, że dość fajnie widać różnicę w szerokości blatu. Kolejną różnicą jest wysokość blatu roboczego. Ja myślę, że to widać tutaj na filmie. Modele QXZD i QX mają blat na wysokości 76 cm. Modele QXZD na wysokości 77 cm. Kolejna różnica to są grubości profili nóg tych podstaw. Zobaczcie. Te w modelach QXZ, czyli ta po lewej, są grubsze. Następny, taki raczej mało istotny element, ale jest różnica wielkości kółek. W obydwu maszynach kółka są łożyskowane, wyglądają jednakowo, ale te szersze mają większą średnicę. Następny, taki moim zdaniem dość istotny parametr, to jest długość cięcia. Spójrzcie, mamy tutaj na obydwu maszynkach mamy płytki o długości 120 cm. I teraz zobaczcie to. Myślę, że to dobrze widać. Model QXZD, czyli ten pierwszy tutaj, ma cięcia do 131 cm bez podnoszenia tarczy. Jeżeli podniesie się tarczę, do osi tarczy długość cięcia 135 cm. Zwróćcie uwagę na ten element tutaj, że płytka 120 kończy się tu, a ten element jest tu. A teraz zobaczcie na tamtą maszynę. Modele QXZD, czyli te z blatem 35 cm, mają długość cięcia 122 cm, tak jak teraz widzicie, jak podniesiecie tarczę, do 125 cm maksymalnie. I ten element tutaj już jest nad płytką. Czego nie mają modele QXZD i QX, a mają modele QXZD z szerszym blatem, to oświetlenie blatu roboczego. Spójrzcie, ten przycisk tutaj, często się pytacie, do czego on jest. Tutaj on jest czynny, w tych modelach z węższym blatem, tych tańszych, ten przycisk tu jest nieczynny, a odpowiada on za oświetlenie blatu roboczego. Tak to wygląda, gdy w pomieszczeniu jest zupełnie ciemno. Teraz omówimy sobie panele sterowania. Inne są w modelach automatycznych, inne w modelach manualnych. Modele automatyczne QXZZD oraz QXZD. W ten sposób wygląda. 5 przycisków po prawej stronie. Górny lewy start stop, górny prawy włącz wyłącz laser wyznaczający linię cięcia, dolny lewy tryb automatyczny, czyli wózek i tarcza przecinają płytkę i wracają do punktu wyjścia. Tryb półautomatyczny przecina płytkę, ale się już nie wraca. Bardzo fajne na cięcie jolly, cięcie 45. I tryb manualny do cięcia normalnie z ręki. Wersje automatyczne posiadają regulator prędkości posuwu wózka. To nie jest regulator prędkości obrotów tarczy, to jest regulator prędkości
posuwu tego wózka. Z moich doświadczeń wynika, że praca najlepiej na 15 do 40 na płytkach gresowych. Modele QX ZD, tak jak już wcześniej pokazywałem, ten włącznik do zapalania oświetlenia LED-owego. Modele manualne, bardzo proste, włącz-wyłącz silnik, włącz-wyłącz laser. Ten przycisk jest nieaktywny. Obydwa modele posiadają wyłączniki awaryjne do szybkiego zatrzymania maszyny. Silniki w obydwu maszynach jednakowe, 1500 W, wystarczająco do pracy nawet na 3-centymetrowych płytkach. Zostańcie jeszcze chwilę, powiem Wam, jakie wyposażenie mają te maszyny, jaka jest ich waga, na końcu powiem o ocenie. Waga maszyny. Często o to pytacie. Czy dacie radę wnieść tą maszynę samemu na pierwsze, drugie, trzecie, nawet czwarte piętro? Ja myślę, że tak. Ja przynajmniej bez problemu wjeżdżałem po schodach. Da się tą maszynę wjeżdżać po schodach. I powiem Wam teraz wagę netto maszyny, bo waga jest waga netto i brutto, czyli netto to jest sama maszyna, a waga brutto to jest waga razem z osprzętem. Osprzęt dostajecie w osobnej torbie i cały osprzęt waży 6 kg. Manualna wersja, czyli ta 120 QX1200 waży 34 kg. Wersja automatyczna, ta z węższym blatem, czyli model QX-ZD, ona waży 37 kg, a wersja ta najbardziej wypasiona, model QX-ZZD, 47 kg netto. Razem z torbą wychodzi 53. Myślę, że bez problemu da się nią po schodach wjechać, tym bardziej, że ona ma te kółka tak zrobione, że się da. Wiem, bo sam wjeżdżałem. Co dostajecie w zestawie? Słuchajcie, w zestawie dostajecie 4 podpory boczne do maszyny, dwie takie dłuższe na 70, chyba 3 cm, jak pamiętam, z nogami do podłogi, do ciężkich płytek, albo jeżeli płytka mocno wystaje. Dwie krótsze na 53 cm, to jest 53 cm to jest od linii cięcia. I one mają zamontowane ograniczniki do cięć prostych i do cięć na 45, do powtarzalnych cięć, czyli tam cokoliki, no ogólnie powtarzalnych prostych cięć i tych na 45. Dodatkowo ograniczniki do cięcia na 45 montowanych do blatu i myślę, że te się dużo lepiej sprawdzają. Przesuwne możecie ustawić w którym miejscu chcecie na blacie. No wiadomo, klucze, gdzieś tam zapasowe szczotki do silnika, zapasowa dusza wody, o, to też fajna sprawa. I oczywiście dostajecie w zestawie dwie takie tarcze. No jak przyjeżdża maszyna na budowę, to praktycznie możecie od razu zacząć pracę. Nie musicie tam nic dokupować. Dwie takie tarcze w zestawie tego typu. Tarcza 1,8 mm grubości, średnica 116, otwór centrujący tutaj na 20 mm, czyli taki chiński standard. Ja Wam powiem tak, te tarcze nie są złe, ale moim zdaniem do szybkich cięć, takich szybkich i mniej wymagających, ja to mówię cięć pod silikon, bo jednak na polerowanych płytkach czy tam szkliwionych szczerbią, raz mniej, raz więcej, bo to zależy od płytki, ale da się tym pracować. Dedykuję do tych maszyn tego typu tarcze, to są tarcze z Distara, Distar Advance, średnica 115. Otwór 22,2, czyli standard europejski, gładki nasyp, tarcza dylatowana, to też jest ważne w tych maszynach, żeby były tarcze do cięć prostych dylatowane. Dużo lepiej sobie radzą na gresach polerowanych, tych gresach szkliwionych. A propos średnicy tego otworu centrującego, bo zapomniałem Wam powiedzieć, razem z maszyną dostajecie dwa komplety obejm. Jedne są właśnie po tarcze w standardzie europejskim, drugie są w standardzie tym chińskim. Obydwie tarcze do cięć 45 czy się nadają? Warunkowo tak, ale do cięć 45 dedykujemy tutaj tego typu tarcze z tym wysokim segmentem, albo Distar Edge Dry, albo Sandy Perfect Edge. Dużo lepiej sobie radzą na tych cięciach 45. Tego typu frez, dokupowany osobno, bardzo fajna sprawa. Montuje się go razem z tarczą, tak to ma taki zestaw wyglądać. Jakie jest zadanie tego frezu?
przecinacie płytkę, a ten frez robi Wam taką polerkę ciętej krawędzi. Bardzo fajne przy cokolikach, przy prostych cokolikach, bez wyobleń i tak dalej. Praktycznie za jednym przejściem macie gotowy cokolik. Są też tego typu frezy, to jest średnica 100. To są frezy do wyoblania płytki na krawędzi. Też można zastosować przy cokolikach. Bardzo fajnie wygląda, jak jest płytka barwiona w masie. Można to też zastosować na stopnice, na schodach. Na wykończenie na półokrągło. Jeżeli już robicie stopnice, można też robić na stopnicach paski antypoślizgowe, ryfle, tego typu frez, średnica pół centymetra, znaczy średnica, grubość tutaj pół centymetra, średnica 100 mm. Robiłem sam, sprawdza się. Nie jest to jakieś bardzo szybkie, bo to musi iść wolno na maszynie, najlepiej na tej wersji automatycznej, bo to wtedy idzie fajnie równo, ale bez problemu da się zrobić nawet gotowe trepy na schody, że tak powiem. Są też takie osłonki tarczy, to jest na silniku montowane w ten sposób. Niby ma zapobiegać, żeby mniej ta maszyna chlapała. Ja Wam powiem tak, ta maszyna jakoś bardzo nie chlapie, więcej wody leci na podłogę, jak ściągacie płytkę, jak obcieka ta płytka, jak ją podniesiecie po cięciu, gdzieś ta woda ścieknie, zdejmujecie tutaj wody, więcej jest na podłodze z tego niż z samego tego chlapania tej maszyny. Też jest ważne, żeby tam ustawić dobrze dysze wody na tarcze, bo one są regulowane. Regulowane są z tego względu, ja Wam pokażę może. Tego typu tarcze, one tutaj są, nie tarcze, mówię, tego typu dysze, one tutaj są regulowane i to jest właśnie po to, że jak tniecie razem z frezem, to jeden strumień wody powinien iść na frez, a drugi na tarczę. Często jest tak, że właśnie te dysze wody gdzieś idą na zewnątrz, nawet woda nie leci po tarczy i potem dzwonicie, że Wam bardzo chlapie. To trzeba sobie samemu sprawdzić. Tego typu uchwyty też wsuwane w blat, gdzieś tam do przytrzymania płytki, też się sprawdzają. Co tam za mną zostało jeszcze? Cena. Słuchajcie, cena tych maszyn. Model manualny 120, cena 7980, model automatyczny z tym węższym blatem na 35 cm, cena 10610. Model QXZ ZD, czyli z blatem na 50 cm, wersja automatyczna z oświetleniem LED-owym, 13 076 zł. Mówią niektórzy, że to jest drogo. Nie wiem, porównajcie sobie ceny z innych firm, Raimondi, Ruby i tak dalej. Co dostajecie w zestawie, jaka jest cena, a co dostajecie w zestawie razem z maszyną Wandelli. Praktycznie dostajecie wszystko, żebyście mogli od razu zacząć pracę. Już pomijam to, że w maszynach Wandelli woda jest pod blatem, nie jest w blacie, tak jak w innych konstrukcjach. Maszyna jest szybka, mobilna, lekka, aluminiowa przede wszystkim, gdzieś tam nie pordzewieje. Wiadomo, ona jak przyjeżdża nowa, to jest, no ładnie, to aluminium ładnie się świeci, ale gdzieś tak po pół roku to aluminium matowieje i już tak ładnie nie wygląda, ale swoją robotę robi. Na koniec podsumowanie tych maszyn automatycznych, bo to bardzo często pytacie, co wybrać? Wersję tą z tym węższym blatem, czy wersję z tym blatem szerszym? Powiem tak, robotę zrobię jedna i druga jednakową, bo one jednakowo pracują. Pracowałem na tym modelu węższym, na tym modelu szerszym. Robota jest, robią tak samo. Różnica jest taka, że na tym modelu szerszym wygodnie się pracuje. Ten gdzieś tam w filmiku wcześniej było, ja Wam pokazywałem długość cięcia i jak płytka 120 leży na maszynie. I w tym modelu szerszym, tam jest silnik, jest miejsce, gdzie się podnosi silnik. W modelu szerszym ta płytka nie wchodzi pod ten silnik, a w modelu węższym trzeba tą płytką wjechać właśnie tak pod ten uchwyt. No i to jest mniej wygodne, ale jeżeli chodzi o samą robotę, obydwie maszyny zrobią dokładnie tak samo. Chyba tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Ja w miarę możliwości będę Wam odpowiadał. Dzięki. Hej.